okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Mięsożerca. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o kolejnym człowieku, który dostając się w tryby służb specjalnych, nie miał najmniejszych szans na wyjście z tego żywym. Opowiem o carskim zamiataniu pod dywan własnej niekompetencji poprzez oskarżenie o zdradę i stracenie pułkownika żandarmów Siergieja Nikołajewicza Miasojadewa. Czy jestem tego pewien? Cóż, opowiadam o służbach specjalnych, a tam pewne jest tylko to, że nie ma nic pewnego. Doskonale o tym wiem, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego, wewnętrznego i publicznego oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich lub też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi mi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. A już całkiem niedługo rusza specjalny mój autorski portal szkoleniowy w tym właśnie zakresie, a właściwie to o zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. Zaczynamy! Zasadniczo to Miasojadew najpierw był podpułkownikiem żandarmerii, kolejowej zresztą, później cywilem, następnie pułkownikiem żandarmerii przydzielonym do ministra wojny Suchomlinowa około roku, po czym ponownie cywilem, by w końcu zostać pułkownikiem Armii Imperialnej po wybuchu I wojny światowej, zwanej Wielką. Ale po kolei. Pochodził ze starej szlachty litewskiej. Jego nazwisko oznacza mięsożercę, czyli osobę, której mięsa nie brakuje. A w czasach średniowiecznych nie było to wcale standardem, wręcz odwrotnie. To zaś pozwala na przypuszczenie, iż rodzina była zamożna już wtedy. Natrafiłem nawet na rosyjskojęzyczne opracowanie o rodzie Miasojadewów pod tytułem 540 lat służby. Ma się rozumieć, że w służbie Rosji. Urodził się w 1865 roku w Wilnie. Po ukończeniu korpusu kadetów służył w piechocie, by w 1892 roku przenieść się do żandarmów. Dwa lata później został zastępcą, a w 1901 roku naczelnikiem oddziału żandarmów kolejowych w Wierzchołowie, dworcu graniczącym z Prusami. Utrzymywał dobre stosunki z niemieckimi służbami granicznymi. Ba, poznał nawet cesarza niemieckiego Wilhelma II, którego posiadłość łowiecka znajdowała się niecałe 15 wiorst, czyli niecałe 16 kilometrów, od Wierzchołowa. Dostał nawet od Wilhelma II jego portret. Miasojadew poślubił Klarę Samuilównę Goldstein, córkę żydowskiego kupca. W 1907 roku wskutek nacisków, o czym później, wycofał się ze służby do rezerwy i został jednym z założycieli spółki akcyjnej North Western Shipping Company wraz z braćmi Borisem i Dawidem Freidbergami. Zaś w 1909 roku spotkał się z ministrem wojny, generałem Władimirem Aleksandrowiczem Suchomlinowym i po dwóch latach, w 1911 roku, został przywrócony do służby, tym razem do Ministerstwa Wojny. A w 1912 rozpoczęła się wielka intryga przeciwko Miasojadewowi, na czele której stał Aleksander Iwanowicz Guczkow. Jej koniec był taki, że w 1915 roku nasz bohater został uwięziony pod zarzutem szpiegostwa, a następnie powieszony. To była kolejna sprawa związana ze służbami specjalnymi, w której szefowie, chcąc ukryć własną niekompetencję i nie chcąc odpowiadać za błędy własne, składali w ofierze kozły ofiarne. Alfred Dreyfus, Mata Hari, Alfred Redl, Siergiej Miasojadew, a później na przykład rotmistrz Jerzy Sosnowski. To też się nie zmienia z upływem lat. Ale dziś nie o nich. A głównych bohaterów naszego dramatu już poznałeś. Pamiętasz może z audycji dotyczących ochranki o cichej wojnie pomiędzy Korpusem Żandarmów a tajną carską policją polityczną? Jeśli nie, to serdecznie Cię zapraszam do ich odsłuchania. Oficerom żandarmerii od samego początku istnienia formacji wpajano przekonanie, że ich służba ma na celu bezpośrednią ochronę cara.
To był cały etos służby, która była za szczytem dodatkowo owianym mgiełką tajemnicy. Zaś zachowań godnych oficera uczono już w korpusie kadetów i w wojsku. Racja stanu utożsamiana była z tronem i panującą dynastią, a żandarmi wierzyli, że to głównie oni powołani są do walki z wrogiem wewnętrznym. Do samego korpusu żandarmów nie było łatwo się dostać. Każdy kandydat na oficera musiał legitymować się dziedzicznym szlachectwem, nie tylko osobistym, dziedzicznym. Mieć ukończoną szkołę wojskową, nie posiadać długów, nie być katolikiem oraz mieć za sobą co najmniej 6-letnią służbę w mundurze. A chętnych było naprawdę wielu. Po wybraniu otrzymywali skierowanie na 4-miesięczny kurs, po ukończeniu którego zdawali egzamin i czekali na wezwanie. Zaś podoficerowie rekrutowali się spośród wojskowych o nieposzlakowanej opinii, powoływanych do służby wojskowej. Mięsojedów był ucieleśnieniem żandarma. I to pomimo swoich wad. Tak to już jest, że kiedy na wojnie dochodzi do klęsk, najłatwiejszym i najprostszym sposobem ich wyjaśnienia jest zdrada. Tam, gdzie jest ona popełniana, tam powinno być pełno szpiegów. No to chyba oczywiste. Mięsojedowszczyzna stała się w Rosji symbolem zdrady podczas I wojny światowej. Zupełnie zresztą niezasłużenie. No, chyba że rozumiemy to jako zdradę dokonaną przez państwo wobec szczerze służącego mu oficera. Zaś generał żandarmów Spirydołowicz, który przez 10 lat kierował ochroną pałacu, uznał, że sprawa Mięsojedowa odegrała nie mniejszą rolę w upadku carskiego reżimu jak zabójstwo Rasputina, ale o tym nie dzisiaj. Wszystko zaczęło się przed Wielką Wojną. Podpułkownik Mięsojedow pełnił regularną służbę na kolejowym przejściu granicznym, łapał rewolucjonistów i umiał zadawalać ważne osoby, które często przejeżdżały przez stację. Dziedziczny szlachcic Mięsojedow miał cechy dworzanina doskonałego oraz zamiłowanie do zbytku. Osiągał więc zysk, przymykając czasami oko na przemyt. Sukcesom Mięsojedowa zazdrościła zaś ochranka. Jej funkcjonariusze próbowali nawet prowokacji wobec żandarma, podrzucając mu broń i nielegalne, rewolucyjne wydawnictwa. Ostrzeżeni strażnicy graniczni zatrzymali przemytników, którzy osobiście podrzucili mu te ulotki, i zostali postawieni przed sądem. Celem było zrzucenie winy na Mięsojedowa. Ten jednak pojawił się w sądzie jako świadek i zdemaskował prowokatorów, czyli ochrankę właśnie. Wskazał, że to nie był żaden przemyt ani robota rewolucyjna, tylko ordynarna prowokacja tajnej carskiej policji. I doszło do wielkiego skandalu. Oskarżeni zostali uniewinnieni, a Mięsojedow na własną prośbę odszedł ze służby. Nie dał się przerzucić gdzieś na Daleki Wschód. Wyżsi urzędnicy państwowi nigdy mu tego nie zapomnieli. Mięsojedow zadarł z systemem. Złamał żelazną zasadę, iż tego typu sekretu nie wolno ujawniać, lecz należy z nim umrzeć. Jako cywil poszedł w biznesy, a konkretnie w międzynarodowy transport. Jednak sama działalność handlowa nie zadowoliła go. Cały czas żywił bowiem nadzieję, że ponownie założy mundur żandarma. Jak to żandarm na emeryturze? I gdy tylko dyrektor depo Maksymilian Iwanowicz Trusieczow, osobisty wróg Mięsojedowa, odszedł ze stanowiska, nasz bohater poprosił Stołypina o przeanalizowanie wszystkich okoliczności sprawy. Stołypin nawet nie odpowiedział na list, przekazując za pośrednictwem generała Kurłowa, że nie będzie śledztwa. Wydawało się, że wszystkie nadzieje zostały rozwiane, ale w tym czasie żona Mięsojedowa, bywając w domu swojego dobrego przyjaciela senatora Wiktorowa, poznała przyszłą żonę Suchomlina. Następnie zaś Mięsojedow poznał generała. I koniec końców, 21 września 1911 roku sam car nakazał ministrowi spraw wewnętrznych przyjęcie podpułkownika Mięsojedowa do czynnej służby w korpusie żandarmerii. Zaś tydzień później generał Suchomlinow napisał list do dowódcy korpusu generała Kurłowa o przydzielenie mu Mięsojedowa i uzyskał zgodę. Obaj panowie byli niezwykle podobni w swych upodobaniach. Frywolne żony, frywolni mężowie i miłośnicy życia polubili się. I minister generał Suchomlinow polecił Mięsojedowowi stworzyć w wojsku coś w rodzaju osobistego kontrwywiadu. 6 miesięcy później nad Mięsojedowem wybuchła burza. Ministerstwo Wojny otrzymało list od ministra spraw wewnętrznych w sprawie Mięsojedowa, który przez sieć firm miał być powiązany z kimś rozpoznanym w prowadzeniu działalności szpiegowskiej przeciwko Rosji. Po raz pierwszy nazwisko Mięsojedow połączono ze słowem szpieg.
List wpadł w ręce asystenta Suchomlinowa, Poliwanowa, który czyhał na stanowisko swojego szefa. Podzielił się wobec tego treścią listu z Guczkowem. Guczkow to typowy moskiewski tyran kupiecki, który przez całe lata poszukiwał celu swojego życia i odnalazł się w roli zbawiciela potęgi wojskowej Rosji. Sam siebie uważał za wielkiego stratega, choć był tylko zwykłym awanturnikiem, niewojskowym zresztą. 13 kwietnia 1912 roku mieszkańcy Petersburga dosłownie wyrywali sobie z rąk gazetę Wieczorne Wiadomości, w której opublikowano dwa sensacyjne artykuły. Kto kieruje kontrwywiadem wojskowym w Rosji? Oraz koszmar. Napisano w nich, że jeden z oficerów kontrwywiadu, jego nazwisko nie zostało wymienione, jest austriackim szpiegiem, który przekazuje wszystkie rosyjskie tajemnice sztabowi generalnego Austro-Węgier, który od niedawna jest doskonale poinformowany we wszystkich sprawach wojskowych Rosji. Następnego zaś dnia Nowe Czasy w całości przedrukowały ten artykuł. 3 dni później na łamach tej gazety ukazała się rozmowa z Guczkowem, w której po raz pierwszy wspomniano nazwisko Miasojedowa. Nasz pułkownik jednak, oskarżony już o szpiegostwo, nie zszedł do podziemia i nie uciekł za granicę. Zachował się dość nietypowo jak na ujawnionego szpiega, ale całkiem logicznie jak dla oficera. Spotykając następnego dnia redaktora Wieczornej Wiadomości, wyzwał go na pojedynek. Ten odmówił, więc Miasojedow kilka razy uderzył go w twarz, a wówczas wyzwanie rzucił Guczkow. I tak 20 kwietnia 1912 roku doszło do pojedynku. Niedowidzący Miasojedow był krótkowzroczny i nosił binokle. Chybił. Wówczas Guczkow wystrzelił w powietrze, mówiąc, że zachowa życie agenta obcego, niemieckiego lub austriackiego, państwa. Jeszcze tego samego dnia Miasojedow złożył wniosek o zwolnienie ze służby z powodów rodzinnych. Dzień później car zwolnił go, wyrażając jednak zgodę na zachowanie emerytury i prawo do noszenia munduru. Pułkownik Miasojedow ponownie został cywilem, który miał tylko jeden cel – oczyścić się z zarzutu szpiegostwa. 15 kwietnia wysłał pismo do ministra wojny z prośbą o aresztowanie go i natychmiastowe wszczęcie przeciwko niemu śledztwa. Wołał o sprawiedliwość, żądał usunięcia zniesławienia, złożył pozew przeciwko Guczkowowi i Suworinowi. Jednak sprawa została wyciszona, a w gazetach pojawiły się zaprzeczenia, zaś śledztwa przeprowadzone przez administrację wojskowo-sądową, Ministerstwo Wojny i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dowiodły jednoznacznie, że pod adresem Miasojedowa padły oszczerstwa i nie ma on nic wspólnego ze szpiegostwem. Mało tego, zostało to oficjalnie ogłoszone w Dumie Państwowej. Niejako przy okazji Miasojedow pokłócił się z Suchomlinowym, uważając, że minister, zmęczony skandalem, nie zrobił nic, aby go chronić. Gdy wybuchła więc wojna, Miasojedow został powołany do wojska w sposób zwykły. Suchomlinow nie miał z tym nic wspólnego. Przydzielono go do wywiadu wojskowego w Prusach Wschodnich i pracował głównie jako tłumacz. Tam pracował efektywnie i skutecznie. Ale w lutym 1915 roku wydarzyło się nieszczęście. 10. Korpus przestał istnieć w Lasach Augustowskich, zaś 10. Armia, w której służył Miasojedow, wycofała się. Kwatera główna ze złością szukała winnych. W tym czasie z niewoli niemieckiej wyszedł niejaki podporucznik 23. Nizowskiego Pułku Piechoty Jakow Kołakowski. Opowiedział on służbom kontrwywiadowczym niesamowitą historię. Zgodził się zostać niemieckim szpiegiem i dywersantem w zamian za uwolnienie. Porucznik opowiadał wierutne bzdury, wielokrotnie zaprzeczając wcześniejszym zeznaniom. I zupełnie znikąd podczas trzeciego przesłuchania pojawiło się w nich nazwisko Miasojedow. To było ponad 2 miesiące od przesłuchania pierwszego. Czy to była sugestia? Nie wiadomo, ale tego to ja bym nie wykluczał. I Miasojedowa aresztowano. W całej tej historii największym głupcem okazał się jednak generał Suchomlinow. Nie dostrzegł on, że sprawa Miasojedowa od początku była bombą zegarową właśnie pod nim. Nie kiwnął palcem, by pomóc pułkownikowi, a kiedy dowiedział się o jego egzekucji, z ulgą zanotował w swoim dzienniku: Bóg ukarał tego złoczyńcę za szantaż, abym go wspierał.
Nie dostrzegł więc ten stary człowiek, że nie chodziło o wsparcie Mięsojedowa, ale o ocalenie własnej skóry. Naczelna Komisja Śledcza, która zajęła się sprawami byłego ministra wojny, została utworzona w sierpniu 1915 roku. W celu kompleksowego zbadania okoliczności, które spowodowały przedwczesne i niedostateczne uzupełnienie sprzętu wojskowego. Bardzo szybko polityka wtargnęła do śledztwa i formuła oskarżenia Suchomlinowa zaczęła brzmieć następująco. Nielegalna bezczynność i nadużycie władzy, fałszerstwo w pracy, wymuszenia i zdrada. Ostatnie dwa słowa przyćmiły wszystko. I były minister wojny uwięziony został w twierdzy Pietropawłowskiej, a mroczne plotki o działalności szpiegów rozeszły się po całym kraju. Po drugiej stronie frontu, w Niemczech i Austro-Węgrzech, cała ta histeryczna kampania w Rosji wzbudziła ogromną satysfakcję. Najważniejsze jednak było to, że wróg, Rosja, sam sobie zniszczył morale i wojna w zasadzie była już wygrana. Szef austriackiego wywiadu, pułkownik Runge, pisał po zakończeniu wojny: rosyjskie szpiegostwo przybrało osobliwe formy. Osoby, które zostały przez nich aresztowane i skazane, jak na przykład żandarm pułkownik Mięsojedow czy minister wojny Suchomlinow, nie mieli żadnego związku ani z naszym, ani z niemieckim wywiadem. Im gorsza była sytuacja Rosjan na froncie, tym częściej i głośniej w armii słychać było okrzyki zdrady. Również szef niemieckiego wywiadu, pułkownik Walter Nikolai, w swojej książce wydanej w 1925 roku nazwał przypadek Mięsojedowa i wszystko, co z nim związane, niewytłumaczalnym oraz pomyłką sądową, ponieważ Mięsojedow nigdy nie służył Niemcom. Choć w tego typu sprawach możliwe jest kłamstwo, to w tym przypadku trudno w nim podejrzewać oficerów niemieckiego wywiadu. A to dlatego, że pisali w czasie, gdy Niemcy szykowały się do zemsty, a wszystkie osiągnięcia Rzeszy w I wojnie światowej były opiewane w niebo głosy. A o tym, w jaki sposób państwa osi poznały tajemnicę armii carskiej, opowiedziałem już w poprzedniej audycji. Dodam tylko słowami pułkownika Runge, iż nasza świadomość została wyjaśniona zdradą wysokich rangą oficerów rosyjskich, którzy byli blisko cara i naczelnego dowództwa armii. Nie mieli również pojęcia, że czytamy ich kody. W sumie złamaliśmy około 16 rosyjskich szyfrów. Kiedy Rosjanie domyślili się, że ich wiadomości radiowe ich zdradzają, pomyśleli, że kupiliśmy ich kody. Rozmowy radiowe w kwaterze głównej, które kosztowały Rosję drugą armię Samsonowa, trwały praktycznie przez całą wojnę. A Suchomlinow? Już pod koniec 1916 roku chodził wolno po Piotrogrodzie. Złożył jedynie pisemne zobowiązanie, że nie opuści tego miejsca. A wszystko wskutek zabiegów swojej żony, Jekateryny Wiktorowny, przyjaciółki Mięsojedowa zresztą, która udała się do Rasputina i nawiązała z nim, nazwijmy tą, relację. Podobno pokonując obrzydzenie, co nie przeszkadziło jej się nieco później zakochać się właśnie w nim. Suchomlinow został ponownie aresztowany 27 września 1917 roku przez służby rządu tymczasowego Kierańskiego. To było już po rewolucji lutowej, ale przed zamachem stanu znanym jak pod nazwą rewolucji październikowej. Został skazany na kadorgę na czas nieokreślony. Suchomlinowa, która pojawiła się wraz z mężem przed sądem, została uniewinniona. Jemu zaś zarzucono, iż przekazywał Mięsojedowowi, który był agentem niemieckim, informacje wojskowe, pomagał mu w powrocie do wojska i kontynuowaniu jego zdradzieckiej działalności, prowadząc w ten sposób działania przeciwko Rosji. Co oczywiste, w żaden sposób nie odpowiadało rzeczywistości. Ale pamiętasz zapewne, czym jest prawda materialna. Jeśli nie, to koniecznie musisz przesłuchać ostatnią audycję OSS Okiem Służb Specjalnych pod tytułem Zdrada Materialna. Po rewolucji październikowej 70-letniego Suchomlinowa objęła bolszewicka amnestia. Koniec końców wyjechał do Niemiec, gdzie napisał swoje pamiętniki. A tak ostatnie godziny życia Mięsojedowa opisuje William C. Fulner we wstępie do swojej książki, wydanej również w języku polskim przez Bellone w 2006 roku, pod tytułem Prawdziwy koniec carskiej Rosji. 18 marca 1915 roku o 10:35 rano w warszawskiej Cytadeli rozpoczęło się specjalne posiedzenie Sądu Wojennego. Sala, którą wybrano na miejsce rozprawy, była wielka, nieogrzewana i nieumeblowana, nie licząc kilku krzeseł i pokrytego zielonym filcem stołu, za którym siedział przewodniczący, pułkownik Łukierski oraz czterech innych sędziów.
Na ławie oskarżonych znalazł się pułkownik Siergiej Nikolajewicz Miasojedow, lat 49, tłumacz sztabowy rosyjskiej 10. Armii. Został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec i groziła mu śmierć. Miasojedow był oszołomiony nagłością aresztowania i tym, jak szybko postawiono go w stan oskarżenia. Udało mu się tylko wysłać list do matki. Prosił, by ta zwróciła się z petycją o jego uwolnienie do generała Ruzyckiego, dowódcy frontu północno-zachodniego. Jestem bezwzględnie niewinny, zarówno w kwestii czynów, jak i intencji, pisał. I nie wiem, co mi zarzucają. Miasojedow wiedział tylko tyle, że padł ofiarą jakiegoś szalonego nieporozumienia. Proces to pomyłka. Wszystko z pewnością zostanie wyjaśnione i jego niewinność zostanie potwierdzona. Jednak w miarę jak upływały kolejne godziny, zjawiali się kolejni świadkowie i odczytywano zeznania nieobecnych, Miasojedow powoli tracił pewność siebie. A gdy poinformowano go, że nie będzie mógł on skorzystać z prawa do obrony, w końcu zrozumiał, w jak wielkim znalazł się niebezpieczeństwie. O 18.15 sąd przerwał rozprawę, by ocenić materiał dowodowy. Niecałe 2 godziny później sędziowie zebrali się ponownie i wydali werdykt. Miasojedow został uznany za winnego przewinień opisanych w akcie oskarżenia. Karą miała być śmierć przez powieszenie. Po ogłoszeniu wyroku przewodniczący sądu zwrócił się do więźnia i zapytał, czy ten chciałby coś powiedzieć. Miasojedow początkowo milczał. Po czym nagle zaczął krzyczeć, że chce wysłać telegram do cesarza, że żąda, by dano mu okazję pożegnać się z matką. W końcu zmożony emocjami runął na podłogę i stracił przytomność. Strażnicy błyskawicznie ocucili więźnia, po czym wyprowadzili do celi na 3. piętrze wojskowego aresztu w Cytadeli. Przez kolejne kilka godzin Miasojedow żył nadzieją na akt łaski. W pośpiechu wysłał telegram do córki Musi i jej matki, nalegając, by próbowały wyprosić łaskę w jego imieniu. Zostałem skazany przez sąd wojskowy, napisał do córki. Przysięgam, jestem niewinny. Błagaj Sochomlinowów, ministra wojny i jego żonę, żeby mnie ratowali. Błagaj cesarza, żeby oszczędził mi życie. Jednak z upływem czasu gorączkowa aktywność pułkownika przemieniała się w najczarniejszą rozpacz. O północy do celi Miasojedowa przyszedł pop. Kiedy wychodził, więzień poprosił o pozwolenie wyjścia do toalety. Kapitan Jeremiew otworzył celę, po czym eskortował skazańca do latryny na korytarzu. Miasojedow zamknął się od środka, po czym po kilku minutach nagle usłyszano jego krzyk: teraz, teraz! Jeremiew kazał strażnikom wyłamać drzwi. W środku zobaczyli, że Miasojedow stoi pochylony pod ścianą, a przód jego koszuli ocieka krwią. Udało mu się zdjąć jego okulary i roztrzaskać szkła oraz zadać sobie 3 ciosy w gardło. Gdyby nie interwencja Jeremiowa, z pewnością przeciąłby sobie tętnicę szyjną. Więźnia odprowadzono do celi, gdzie następnie lekarz wojskowy udzielił mu pierwszej pomocy. Po opatrzeniu ran Miasojedow poprosił, by jeszcze raz mógł przyjąć popa. Ten wysłuchał ostatniej spowiedzi pułkownika, po czym udzielił mu komunii. Niemal natychmiast po zakończeniu sakramentu Miasojedow został pochwycony przez strażników, którzy wywlekli go na korytarz, a stamtąd na rusztowanie usytuowane na pochyłym terenie za wewnętrzną cytadelą. O 3.13 nad ranem zaciśnięto mu pętlę wokół szyi. Ponieważ szubienica liczyła niecałe 4 metry wysokości i nie miała zapadni, relacje głoszą, że Miasojedow dusił się przez 15 minut. Kiedy konwulsje ustały, ciało skazańca zostało odcięte, owinięte szorstkim brezentem i załadowane na wojskową ciężarówkę. Następnie wywieziono zwłoki za miasto i pogrzebano w bezimiennym grobie. W reakcji na tę barbarzyńską egzekucję rosyjskie imperium ogarnęła szpiegomania. Carska policja zatrzymywała dziesiątki ludzi, przeszukiwała setki mieszkań i konfiskowała 1000 stron dokumentów. Pierwsza fala aresztowań objęła także żonę Miasojedowa, chociaż małżonkowie żyli w separacji. Jego szwagra, kochankę, partnerów biznesowych, a nawet zwykłych znajomych, w tym właściciela sklepu z alkoholem, człowieka, który kiedyś pożyczył pułkownikowi maszynę do pisania i byłego właściciela dworcowego bufetu, gdzie Miasojedow czasami kupował przekąski. W 3. tygodniu kwietnia liczba osób oskarżonych w związku ze sprawą pułkownika sięgnęła 30. Już niebawem kolejne dziesiątki miały paść ofiarą aresztowań. A jedyne, co ja mogę dodać, to to, że 2 lata później padło imperium. Pogłoski o niewinności pułkownika szybko zaczęły wychodzić na światło dzienne, bo już jesienią 1915 roku wielu doszło do wniosku, że sprawa Miasojedowa i Suchomlinowa zostały sfabrykowane.
obie te sprawy są zresztą mocno ze sobą powiązane. W końcu po pułkowniku na ławie oskarżonych pojawił się niegdysiejszy generał-gubernator, później szef sztabu generalnego Armii Carskiej, a także przez 6 lat minister wojny Suchomlinow właśnie. Powody podawano dwa. Aby odwrócić uwagę opinii publicznej od niekompetencji najwyższego dowództwa lub by zdyskredytować monarchię. Generał Spirydowicz napisał zaś, że Miasojedow był ofiarą złożoną na ołtarzu dla zadośćuczynienia za klęski rosyjskiego sztabu generalnego w Prusach Wschodnich. Mocne. Syn Siergieja Nikołajewicza, Siergiej Siergiejewicz Miasojedow, studiował w pierwszym korpusie kadetów w Piotrogrodzie, kiedy jego ojciec został stracony. Pod naciskiem administracji korpusu zmienił nazwisko na Łazarewski. Nic to jednak nie pomogło, gdyż i tak w związku z niezdrową sytuacją wokół niego musiał opuścić korpus przed zakończeniem szkolenia. Zaciągnął się jako ochotnik do 9 Pułku Kawalerii Rezerwy. Po rewolucji lutowej 1917 roku opuścił kawalerię i podjął pracę w redakcji pisma Odrodzenie, wydawanego przez anarchistów. W październiku 1918 roku został wcielony do Armii Czerwonej do 1. Dywizji Piechoty i został w niej urzędnikiem, szefem klubu i instruktorem szkolenia przedpoborowego w komisariacie wojskowym Gubernii Wileńskiej. W kwietniu 1919 roku po zajęciu Wilna przez Polaków został rearesztowany, a kilka dni później zwolniony i wyjechał do ZSRR, gdzie w 1940 roku skazano go na 8 lat obozów pracy przymusowej za szpiegostwo, również fikcyjne. A w 1956 roku został zrehabilitowany. I na dziś byłoby to na tyle. Nie od dziś szefowie służb specjalnych, chcąc ukryć własną niekompetencję i nie chcąc odpowiadać za błędy własne, składają w ofierze ludzi niewinnych. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam ogromną prośbę do Ciebie. Poleć ten podcast OSS, Okiem Służb Specjalnych, choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób w końcu dotrze on do wszystkich zainteresowanych. A ponieważ jest to audycja przedświąteczna, chciałbym życzyć Tobie i całej Twojej rodzinie wesołych i spokojnych świąt. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia, szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych, cześć!